Magnificencje rektorzy, wysokie senaty, drodzy nauczyciele akademiccy, kochani studenci. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. To rok nowych szans. Uczelnie mogą już w pełni korzystać z możliwości, jakie daje im nowe prawo. Autonomicznie tworzyć nowe kierunki i programy studiów. Także z pracodawcami układać programy kształcenia. Komercjalizować wyniki badań naukowych, na które w ostatnich latach wydaliśmy rekordowe sumy. Mogą też korzystać z funduszy dla najlepszych jednostek naukowych, by budować swą silną pozycję w Europie, w kraju lub w regionie. Zagwarantowaliśmy także wzrost płac, a nakłady na szkolnictwo wyższe wzrosną w 2013 roku o ponad 1 mld zł. To sprzyjające warunki, by nowe możliwości potraktować jak wyzwania. Zarządzanie uczelniami wymaga odważnych zmian. Nie obawiajmy się sięgać po rozwiązania, z których dotąd nikt nie odważył się skorzystać. Zmian wymaga także podejście do kształcenia studentów. Zbyt często zapomina się, że to studenci nadają sens istnieniu uczelni, że mają prawo do rzetelnej opieki naukowej, do stabilnego rytmu studiów, do uczciwie określonych warunków studiowania. Nowe prawo tworzyliśmy z poszanowaniem autonomii uczelni. Autonomia to wolność w podejmowaniu decyzji. Ten poznaje smak wolności, kto nie podąża utartymi szlakami, kto ma odwagę wybrać drogę otwierającą nowe możliwości rozwoju, odpowiednio do rangi, misji i możliwości uczelni. Takiej odwagi życzę wszystkim, władzom, profesorom i pracownikom uczelni. Studentom życzę twórczej pasji w wykorzystywaniu nowych szans, jakie tworzą dla nich uczelnie. Wierzę, że ten rok akademicki wypełniony będzie ambitną pracą naukową i dydaktyczną oraz sukcesami, które przyczynią się do wzmocnienia prestiżu polskiej nauki i polskich uczelni. Vivat Academia, vivant professores!